Około 270 tysięcy absolwentów w całym kraju i nieco ponad 450 w powiecie koneckim we wtorek pisało egzamin z matematyki. Zdaniem przepytanych przez nas maturzystów z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Końskich test był łatwy. Jesteśmy tuż po maturze z matematyki na poziomie podstawowym. Co było, jak wam poszło? No ogólnie zadania były dosyć przystępne, nie sprawiły nam raczej trudności, były takie standardowe równania, trochę planimetrii, geometria, stereometria, no taki standard jak co roku. Nic nie sprawiło trudności. Zadania otwarte były łatwe w porównaniu do próbnych matur i zamknięte również. Wszystko było ok. Z czego się składał ten test? Ile było tych zadań otwartych, ile zamkniętych mniej więcej? Bodajże 25 zadań zamkniętych i 9 otwartych chyba. Tak, 9 otwartych było. No to powiedzcie nam jeszcze, co was czeka w tym maturalnym cyklu, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach. Mnie jutro czeka angielski rozszerzony, podstawy nie zdaję, także pośpię sobie. A jeszcze geografia rozszerzona i niemiecki podstawowy. No mnie czeka angielski podstawowy, rozszerzony, ustny polski w piątek i w następnym tygodniu geografia rozszerzona i także angielski ustny. To jakie plany na dalszą edukację po liceum? No, prawdopodobnie coś z zarządzaniem, być może Uniwersytet Warszawski. Ja najprawdopodobniej Politechnika i budownictwo. Życzę spełnienia planów, dzięki serdeczne. Dziękujemy. Dziękuję. Jesteśmy tuż po egzaminie na poziomie podstawowym z matematyki. Co było, jak poszło? No, poszło mi chyba dobrze, tak mi się wydaje, no bo wszystkie zadania zrobiłam. Tam 5 nie byłam, czy 6 pewna, tak do końca. No nie wiem, no zobaczymy w lipcu, tak, jakie będą wyniki. No i trzeba czekać, tak. Jakieś zadanie, które sprawiło największą trudność? Tak, jedno zadanie otwarte, bodajże symetralne. Ja już teraz nie pamiętam, bo już stres, tak. Ja już nie wiem, jakie były zadania tak naprawdę. No ale sprawiło mi trudność, no ale może. Coś wykombinowałam, ale zobaczymy, no, może się udało zrobić dobrze. Powiedz nam, co Cię jeszcze czeka w tym cyklu maturalnym? Jakie egzaminy przed Tobą? Angielski na podstawie, polski, angielski ustny, biologia i chemia na rozszerzeniu. To jakie plany na dalszą przyszłość, na dalszą edukację? Znaczy, plany teoretycznie jakieś są, ale jeszcze ich nie zdradzam, no bo wszystko zależy od wyników. Matwis, czyli dzisiaj pewnie dla Ciebie było dosyć łatwo. Tak, matematyka była prosta. Mhm. Jakieś zadanie, które Tobie sprawiło szczególną trudność? Przychodzi Ci coś do głowy teraz, na gorąco? Szczerze mówiąc, to nie. Nie, naprawdę zadania były bardzo przyjemne. Mhm. No to zdradź nam, co jeszcze czeka Cię w tym cyklu maturalnym. Jutro czekają nas angielskie dwa, bo i podstawa i rozszerzenie, w czwartek matematyka rozszerzenie i w piątek polski ustny. I na tym koniec dla Ciebie? Nie, jeszcze nie. Jeszcze angielski ustny i fizyka. No to jakie plany na dalszą edukację? Na jakieś studia może? Studia lotnictwo i kosmonautyka. O, ambitnie. Dobra, dzięki serdeczne. Jesteśmy tuż po egzaminie z matematyki. Skoro Matwis, to pewnie poszło dobrze. Czuję, że poszło bardzo dobrze nawet. Co było na tym egzaminie? Na egzaminie były bez większych zaskoczeń. Ostatnie zadanie na 5 punktów było z grania stosłupa. Nie grania stosłupa, ostrosłupa. Raczej było też proste do zrobienia. Najcięższe, co mi najbardziej sprawiło dowód, to chyba jeden. Największy problem mi sprawił chyba jeden dowód właśnie z kołem. Ale generalnie oceniasz, że będzie pozytywnie jak najbardziej? Jak najbardziej. Myślę, że nawet jak dobrze pójdzie, to i 100% będzie. O Boże. Jakie matury przed Tobą jeszcze? Jeszcze matematyka rozszerzona, angielski, razem z rozszerzeniem, informatyka i fizyka. I jakie plany na przyszłość, na dalszą edukację? Myślę nad Politechniką, iść na informatykę albo automatyka, robotyka, mechatronika, coś w tym stylu. Życzę spełnienia planów, dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. Klasa matematyczno-geograficzna, to pewnie powiesz nam, że dzisiaj było wyjątkowo łatwo. Było w porządku i podejrzewam, że w czwartek, czyli na rozszerzeniu, będzie dużo trudniej. Jak oceniasz te dzisiaj swoje pisanie? Ja uważam, że było proste. Dwa zadania stworzyły problem, ale tak było w porządku.
Jesteś w stanie przytoczyć te zadania albo jedno z tych zadań? Było z dowodzeniem zadania. No to będą uczniowie wiedzieć, które. No to powiedz nam jeszcze, co Cię czeka w tym cyklu maturalnym? Jakie egzaminy jeszcze przed Tobą? Jeszcze mnie osobiście czeka rozszerzenie z matematyki, z geografii oraz języki, podstawa i rozszerzenie angielskiego. I jakie plany na przyszłość? A nie posiadam planów obecnie. Zobaczymy, co będzie. Dzięki serdeczne, powodzenia. Dzięki. I tym razem w całym kraju w wielu szkołach przed egzaminami ogłoszono alarm bombowy. Ktoś do placówek rozesłał e-mail, z którego treści wynikało, że w szkolnym budynku pozostawiono materiały wybuchowe. Taka wiadomość dotarła do 5 jednostek w powiecie koneckim. Każdorazowo sygnał okazał się fałszywym alarmem, a matury u nas przeprowadzono bez zakłóceń. Dodajmy, że zdający egzamin w maju wyniki swoich matur poznają 4 lipca.